Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli dokładnie teraz masz w sobie strach, obawy, niepewności, nie wiesz, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, co robić, jak zdecydować, czy zmienić miejsce zamieszkania, czego możesz się spodziewać, to mam dla Ciebie kilka rozwiązań. Przede wszystkim przejdź sobie na moją stronę bukardimaria.com do zakładki Ceremonie. Link jest również w opisie do tego filmu. Aktywuj sobie dostęp na przykład 6 dni za 33 zł i przejdź do listy ceremonii od 1 do 199 albo powyżej 200. Przeroluj sobie tą stronę, wybierz sobie wszystkie te transmisje, wszystkie te spotkania, których tematy Cię zainteresują i oglądaj bez limitu. Otrzymujesz tam konkretną wiedzę, jak aktywować Twoje talenty wyższe, jak uwolnić się od obcego wpływu, jak przemienić swoje słabości w siłę, jak sobie poradzić w różnych trudnych sytuacjach. Każde spotkanie jest na inny temat, jest to ponad 200 godzin, do których masz dostęp i każde z tych spotkań pomoże Ci dokładnie teraz. Jeżeli musisz podjąć jakąś ważną decyzję, nie wiesz jak dalej, nie wiesz w którym kierunku się udać, na co zwrócić uwagę, to pamiętaj, że na mojej stronie, czyli w moim sklepie mariabukardi.pl, link również poniżej, masz świece intencyjne, świece mądrości wyższej, aktywacji wyższych zdolności, świece zdrowia, miłości, oczyszczenia, ochrony, aktywacji różnych żywiołów w Twoim życiu. Każda świeca jest dokładnie opisana. Oczywiście jest to rytuał, który ja wykonuję dla Ciebie, czyli wystarczy. Zamawiasz konkretną świecę, której opis pasuje do Twojej sytuacji, następnie wysyłasz do mnie przez e-mail Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia albo osoby, dla której ten rytuał zamawiasz i króciutki opis sytuacji, w której potrzebujesz mojej pomocy. Później już jesteśmy w kontakcie, czyli informuję Cię, kiedy wykonam ten rytuał, jaki jest wynik tego rytuału i co robić dalej. Jeżeli potrzebujesz odpowiedzi na konkretne pytanie, to również w tym samym sklepie masz konsultację online. Możesz dokładnie tak samo zamówić termin, opisać mi wszystko, a następnie otrzymasz ode mnie odpowiedź albo pisemną, albo nagranie głosowe, gdzie daję Ci konkretne odpowiedzi, wskazówki, również oparte na energii wyższej, czyli jeżeli masz pytania konkretnie do siły wyższej, a nie umiesz tych odpowiedzi uzyskać, to możesz mieć pewność, że masz dobre rady, 100% odpowiedzi od siły wyższej w formie przepowiedni i możesz na nich polegać i możesz według nich kształtować Twoje życie. Czyli to są takie najważniejsze rzeczy, jak mogę Ci pomóc, ale pamiętaj, że podstawa, konkretna podstawa to są nasze ceremonie. Dlatego od kilku lat, gdy zaczęły się te trudne sytuacje tutaj wokół nas, jest to priorytet w mojej pracy, te spotkania. W każdy czwartek jest nowa transmisja, nowe przesłania, nowy klucz wiedzy wyższej, wiedzy świata, wiedzy wszechświata, którą możesz wykorzystać w Twoim życiu. Dla Ciebie jest to minimalna inwestycja, a pamiętaj, że w tym momencie inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, bo jeżeli masz jakiekolwiek pieniążki na koncie, to za chwileczkę ich nie będzie, albo będzie je trudno uzyskać, dlatego inwestuj w siebie, w to, żeby się uczyć, żeby zdobywać wiedzę, umiejętności i aktywować różne umiejętności w sobie czy talenty wyższe, bo jeżeli to masz, tego nikt nie jest w stanie Ci zabrać i to możesz wykorzystać w tym miejscu, w którym jesteś, ale również we wszystkich innych miejscach na Ziemi. Inwestuj również w naukę języków obcych, szczególnie języków tych, które są po obu stronach, bo mogą Ci się przydać również w różnych dziedzinach Twojego życia. Inwestuj również w to, aby mieć zdrowe, wysportowane ciało. I tutaj nie potrzebujesz jakiegoś karnetu na siłowni, nie potrzebujesz jakiegoś osobistego trenera. Oczywiście możesz sobie takiego zafundować, ale pamiętaj, że już codzienny taniec, jazda na rowerze, wędrówki, bieganie, to wszystko może Ci pomóc i to jest zerowa wręcz inwestycja, a czym Twoje ciało jest silniejsze, Ty masz większą odporność psychiczną na tą sytuację, która jest wokół, ale również w różnych sytuacjach życiowych jest Ci dużo, dużo
łatwiej. Czyli to są takie podstawowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pamiętaj również o tym, że każda pełnia i każdy nów u mnie odbywa się duży rytuał świec intencyjnych, taki, który porusza niebo i ziemię. Czyli we wszystkich ważnych sprawach śledź terminy na mojej stronie albo zapisz się na mój newsletter i wtedy otrzymasz te najważniejsze informacje przez e-mail. Zawsze możesz się wypisać, jeżeli cię to nie interesuje albo po jakimś czasie już moja pomoc nie będzie ci potrzebna i wtedy przypominam ci o tych ważnych terminach nowiu, ważnych terminach naszych ceremonii, ważnych terminach naszych spotkań z trylogią. I wtedy wiesz dokładnie, co się dzieje, jesteś na bieżąco i w każdej sytuacji jesteś w stanie sobie świetnie poradzić. Pamiętaj również o tym, że na naszych ceremoniach serii 100, gdzie królowała jedynka, mówiłam o sile maga, tego prawdziwego maga, tego czarodzieja, czarodziejki, która jest obecna w każdym z nas, czyli o tych zdolnościach tak zwanych nadprzyrodzonych. Każdy z nas je ma, tylko wielu ludzi je neguje, wielu ludzi uważa, że one nie istnieją, no ale to jest już ich wybór, dlatego dla nich krzyż na drogę, ale te wszystkie osoby, które wiedzą, że coś takiego jest, to w tej serii naszych spotkań, pamiętaj, masz do wszystkich ceremonii dostęp. Jeżeli masz dostęp premium, masz dostęp do tych ponad 200 godzin ceremonii. To w tych ceremoniach serii 100, gdzie omawiam dla Ciebie symbolikę maga, zwróć szczególną uwagę na to, jakie ogromne znaczenie ma siła myśli, słów i Twoich działań i jak kierować myśli, słowa i działania, żeby osiągnąć szczęście i spełnienie bez względu na to, co dzieje się wokół. Jeżeli masz w sobie mądrość, którą przekazałam dla Ciebie w ceremoniach i którą przekazuję co tydzień, to tutaj może, jak ja to zawsze mówię brzydko, żabami ciepać z nieba, a Ty i tak sobie poradzisz i tak będziesz we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Czyli to jest dla Ciebie priorytet. To jest najważniejsze. Tak jak w moim życiu ceremonie stały się najważniejsze w ostatnich latach, tak i w Twoim życiu to jest najważniejsza wskazówka, bo to jest wiedza wyższa, wiedza starych kultur, wiedza Atlantów, wiedza innych cywilizacji w bardzo prostej formie, którą wykorzystujesz na co dzień. Na pewno znasz książkę Sekret. Książka Sekret to był taki malutki wycineczek tego, co znajdziesz w ceremoniach. A ilu ludziom pomogła zmienić coś w ich życiu? Dlatego priorytet numer jeden. A w ten czwartek, widzimy się naturalnie na kolejnej ceremonii o numerze już 207, tak już 206 ceremonii mamy za nami, teraz numer 207 i ta ceremonia jest idealna, jeżeli nie wiesz jak dalej. Dokładnie teraz, bo coś złego dzieje się w Twoim życiu, jakieś blokady, jakieś bariery albo choroby bliskich, coś Cię blokuje, coś gdzieś jak ołowiana kula u nogi nie pozwala Ci ruszyć dalej, albo już masz plan nowej wizji życia, nowego zadania, nowej pracy, chcesz coś konkretnego osiągnąć, ale jeszcze nie wiesz, na co zwrócić uwagę w tym momencie przejścia do tego nowego. Na tej ceremonii będziemy mówić o pewności siebie, o koncentracji na swoich mocnych stronach, na swoich talentach, jak przemienić słabości w siłę, jak uwolnić się od obcego wpływu, czyli również wpływu globalnego aktualnej sytuacji, jak znaleźć tą drogę, ten spokój w czasach kryzysu i w czasach niepewności, jak zbudować swoją własną niezależność od tego, co dzieje się wokół, również niezależność finansową. Jak się przygotować do tego nowego początku. I ta ceremonia myślę, że będzie trwała około godziny, tak więc godzinę sobie zarezerwuj i byłoby dobrze, jeżeli będziesz o godzinie 20:20 na mojej stronie, bo wtedy spotykamy się razem, ja jestem również obecna na czat, mogę w czymś pomóc, mogę w jakiś sposób Cię nakierować, ale oczywiście jak masz dostęp premium, możesz obejrzeć tą ceremonię również później w archiwum, jak i wszystkie poprzednie, wybrać sobie ten temat, który Cię interesuje. W niedzielę najpóźniej osoby, które mają dostęp premium do trylogii, mają ten dostęp wcześniej, a jeżeli oglądasz na YouTube, to w niedzielę widzimy się na kolejnym spotkaniu z trylogią. Trylogia jest to
powieść, która w formie powieści fantastycznej przekazuje Ci niesamowitą wiedzę, doświadczenie, różne wskazówki, ale jest też przepięknym wspólnym czasem, gdzie przechodzisz do innego świata, do innych przestrzeni i pozwala Ci to zapomnieć na moment o tym wszystkim złym, co dzieje się wokół, a jednocześnie, gdy na moment zapominasz o tym złym, to trafiasz na drogę serca i jest Ci dużo łatwiej iść tą świetlistą, piękną drogą w przyszłości, uwolnić się od tego negatywnego, również przemienić pewne negatywności w Twoim życiu na to piękne i pozytywne. Tak jak bohaterka mojej powieści przechodzi przez bardzo trudne doświadczenia i przechodzi do zupełnie innej jakości życia, tak te spotkania pomagają Tobie. W niedzielę zawsze są dwa spotkania. Jedno za kulisami, niesamowicie interesujące. Możesz sobie zerknąć do tych starszych spotkań za kulisami czy fragmentów, które są na moim kanale YouTube. Widzisz, jak mniej więcej te spotkania wyglądają, czyli to pierwsze spotkanie to jest za kulisami, gdzie omawiam symbolikę konkretnego rozdziału, na co zwrócić uwagę, jakie są ukryte przesłania pomiędzy wersami i co motywuje Cię jeszcze do dalszych poszukiwań. No i oczywiście później, po tym spotkaniu, jest czytanie na żywo, czyli kolejna transmisja na żywo, gdzie czytam dla Ciebie kolejny rozdział i jest to już naprawdę taki moment kompletnego relaksu. Zachęcam wtedy zapalić sobie świecę, przygotować sobie świetną herbatę, zamknąć oczy, położyć się i po prostu słuchać mojego głosu, gdy przedstawiam dla Ciebie kolejny odcinek tej wspaniałej, niesamowitej historii. Zapraszam więc na czwartek o 20:20, zapraszam na niedzielę, godziny wieczorne na moim kanale YouTube, ustaw sobie przypominajkę, to otrzymasz ją i ja jeszcze będę przypominać przez maila, jeżeli masz oczywiście, jesteś zapisana, czy jesteś zapisany na newsletter na mojej stronie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i pamiętaj, niczego się nie bój, bo strach Cię tylko osłabia i w panice podejmujesz złe decyzje. Jestem tutaj po to, żeby Cię prowadzić, żeby Ci pomóc i jestem pewna, że wszystko ułoży się w Twoim życiu tak, jak być powinno. Jeżeli jesteś na bieżąco ze wszystkimi przesłaniami, ze wszystkimi wskazówkami, które dla Ciebie przekazuję. Nie możesz uratować innych, ale możesz uratować siebie i stworzyć z Twojego życia to, co najpiękniejsze. Dlatego do zobaczenia wkrótce. Twoja Maria Bukardzi.